Mario! It's me, Sonic Wariat! Kurczę, witam w moim następnym zagrajmy w Super Mario 64 na Nintendo 64, oczywiście na emulatorze, a jakby inaczej. Niestety, z powodów takich, że no niektórzy wręcz... wiele razy mówiliście, kiedy będzie Mario, kiedy będzie Super Mario 64 na przykład, nie? Wychodzi na to, że jednak ja decyduję się na ten krok i oficjalnie robię zagrajmy w Super Mario 64. Dlaczego? To jest bardzo dobry tytuł, który powinien mieć uwagę, tak? Bo to jest bardzo zajebista gra. Najlepsza zresztą na Nintendo 64, nie dziwmy się. Mario to zawsze będzie najbardziej kasowym tytułem na konsoli Nintendo. Natomiast o co mi chodzi? Po prostu ja w tym wszystkim byłem dobry i mam zamiar być dobry, nie? Więc jak to będzie wszystko odbierane przez was, jeszcze zobaczymy, nie? W sumie i tak już po cichu planowałem robić zagrajmy w Super Mario. To. Tylko teraz tak, co się stało z obrazem? It's me, Mario! Czekajcie moment. No dobra. W takim razie rozpoczynamy. Więc wielki krok do robienia Super Mario 64 jeszcze raz dla waszego dobra. I tak, mamy tutaj już od razu wybór save'ów, żeby nie było. Nintendo 64 jako konsola postarała się oczywiście o te wszystkie detale. Z save'ami już od Super Nintendo właściwie, ale tutaj jako pierwsza konsola 3D musi mieć save'y w kartridżu, tak? Więc dobrze, zaczynamy. Okidoki. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. No, tutaj jest księżniczka, która niestety zostaje porwana jak zwykle przez jakże cholernego dinozaura pod nazwą Bowser. I znowu to samo praktycznie, czyli musimy ją uratować. Jak zwykle fabuła praktycznie nie zmienia się od 25 lat istnienia Mario, ale jednak nadal przez te wszystkie lata gra Mario w serii Mario jest najbardziej kasowym tytułem dla Nintendo i praktycznie no jedna z najlepszych gier, jakie są w ogóle na świecie, nie? Więc witam, musisz uratować księżniczkę, aby skoczyć, że to wciśnij A, aby zaatakować wciśnij B, przeczytać różne teksty, to oczywiście wcisnąć B, no i poruszać Mario, to wiadomo, strzałkami, tutaj gałką analogową. Oczywiście lubię taki jeden tryb, patrzcie. Czekajcie, muszę wejść na drzewko. Tutaj nagle, o! I jahu, kurde. Dobra. Konsola dobrze pokazuje możliwości tej gry. Znaczy, odwrotnie powinienem powiedzieć. Ta gra wykorzystuje dobre możliwości tejże konsoli. Jednak ja omówię bardziej sprawę gry. Więc tak, tutaj mamy już od razu tego ludka, żółwika. Dzień dobry. Tutaj Latiku Brothers. Tutaj będziemy... no to z kamerką będzie latać nam. Nic takiego, po prostu będziemy mogli sobie zmieniać kąt kamery w takiej zasadzie. I takie tam pierdoły. Dobra, idziemy do zamku. I tutaj zaczyna się pewna rzecz. Łach, 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 kurde. Głupi Bowser. Kurde Mario! Motherfucker, idź tutaj. Dobra, więc tak. Zaczynając tutaj granie. Kurde, no Mario! Wariacie. Więc wejdziemy tutaj sobie. Do tej gwiazdki. I znając reguły, mimo że się wskakuje do takich tych kolumn, nie? Czekajcie, jak się to robiło? O, właśnie. Widzicie? Mario jest akrobatą. Więc tak, idziemy sobie
do tego podestu. Nie tak. I tutaj jest coś nowego w serii Mario. Skakujemy do obrazu. Po prostu. Ale to chyba tylko w tej części to jest. No i tutaj mamy za zadanie pobić tego Big Bomba. No i mamy tutaj, właściwie to nie jest pierwszy level. Battlefield, tak, to są takie armatki. Możemy pogadać sobie z gościami, nie? Znaczy takimi bombami różowymi. Siema. Takie coś. Przecież tej armatki jeszcze nie mogę użyć. Wiem, że jest niebezpiecznie. No dobra. Nie będziemy się tutaj zastanawiali nad tym wszystkim, tylko będziemy sobie tutaj przychodzić. Kurde, jest ten karton, jak to się nazywa. Teraz możemy uderzyć w tą głupią gumbę. Kurde. I tak to się pewnie rozwaliło. Nie, bo to miało ukryte pieniądze, nie sprawdzę sobie. Tutaj generalnie gra polega na tym, żeby zbierać czerwone pieniążki, czerwone monety. Ale są też jeszcze takie zadania dodatkowe, gdzie tutaj dostaje się gwiazdki oczywiście. Dzięki którym otwierają nam się kolejne tutaj drzwi w zamku. Oczywiście zamku Bowsera. I mamy za zadanie oczywiście dostać się do niego, by skopać mu obleśne dupsko. Jednak, jak wiadomo, gra będzie miała niespodzianie. Tak jak większość gier tego typu. No dobra, idziemy, bo kurde, strata czasu. I sobie już tak na pierwszy ogień zaznaczam pierwszą monetkę. Myślałem, że tu coś będzie, ale dobra. Co to było? A no tak, bo jak tutaj jest to taki teleport mamy. Gdzie ten muchomorek? Fajnie. No i co z tego? Dobra. Może tutaj będzie ten teleport. Widzicie? Nawet nie wiedziałem, a już są sprytne sztuczki już na początku. Można się o nich dowiedzieć. Widzę. Biegnij do niego, biegnij. Teraz. Ła! Kurde, zaraz cię zmasakruję na bombę. No dobra, chciałem zrobić na bombę, ale dobra. Nie szkodzi. Co to było? Jakiś lag na laptopie? Tak, bo to robię na laptopie, bo nie mam wyjścia. No zagrajmy, tylko robię tutaj na laptopie. Tam na kompie nie ma szans. To nie będzie szkodziło. Siebie zniszczę. Jeszcze drugą taką monetę. Dobra, pamiętam te wszystkie, te uderzenia. Mariana. O właśnie. Tego cholernika musimy pokonać. Fuck, on mnie zje zaraz. Co to jakieś jest? Nie wiem, jakaś kula dziwna, która chce mnie zjeść. A, on chce mnie zjeść, mamo, ratuj! Ja jestem taki. A no właśnie, przypomniało mi się. Po prostu kręcę film z, zagrajmy, film. Kręcę, zagrajmy z tej okazji, że po prostu Nintendo 64 i sama ta gra ma już 16 lat na świecie, więc czemu tutaj nie nakręcić? No właśnie. Taka okazja co roku, no. Lepiej nie przegapić. Dobra, będziemy tutaj inne tutaj zagadki. Z nimi się będziemy rozprawiać, natomiast ja chcę zrobić z tym cholernym jednym tutaj utafonem. Tym czarnym. Teraz tak. Jest prosty. Nie no, jest prosty, tylko... Fuck! Dobra. Muszę zbierać monety. Tylko where is it? Kurde.
nawet. Mogę dostać. Przeznaczenie. Nie chcę przegrać od razu. Dajcie mi jakąś podpowiedź, gdzie są jakieś fajne monety. Nie! Wow. Dobry unik. Nie, uciekaj! Bo cię to zje wszystko. Wow! Tu pewnie coś będzie fajnego. To i tak mi jest potrzebne. Aj! Nie! Uciekaj! Uciekaj! Holy shit! Motherfucker! Co to było? Nie! Biegnij! Dobra, będziemy sobie tak biegali. Ach. To się będzie tak zajebiście przedłużało. Leć! Nie no, zajebiście. Mamma mia! Jeszcze. No ja tak nie chciałem, szczerze powiedzieć. Dobra. Lepiej róbmy te zadanie. Będziemy mieli w głowie. Potem będziemy was rozwalać. Kurde, no. Nie chcę tak przegrywać. Trochę ciotowski. Holy shit. Ach, to. A, paluszko i co? Coś mówiłeś? A weź, idź się. Dobra. I tu mamy pierwszą gwiazdeczkę, która będzie mi dopisywała. Tak! Here we go! Here we go, motherfucker! Jest! Udało się! Zdobyłeś gwiazdkę. Możesz otworzyć drzwi. Ale do wyboru do koloru my możemy jeszcze wiele razy takich sobie gwiazdek zbierać, bo to są takie różne zadania, które tutaj zobaczycie, widzicie. I tutaj należy je wszystkie zrobić, żeby mieć więcej gwiazdek. Dobra, my się będziemy widzieli jak to się nazywa? W kolejnym takim zagrajmy w stójcie. Jak się tu wczytywało save? A zresztą, nieważne, tak to będzie wszystko zapisane. Więc do zobaczenia w kolejnym takim zagrajmy wy.